rozpoczęciu vloga islandzkiego. Właśnie jesteśmy w samolocie. Dlatego trochę może być szum-tum. Tak, ale to było jakiś piekło. My znowu zrobiliśmy to samo, jesteśmy całe obtobolone. I aż tak tego nie widać, bo wszystko jest pochowane. Ale piekło, ale na szczęście nic nie musieliśmy dopłacać, ale ledwo co. Ale tak, zapraszamy was z tym ciężkim wstępem do tego wspaniałego vloga, bo będzie się działo. To dopiero jest pierwszy lot przed nami, kochani. Jeszcze tak. Mamy przesiadkę w Paryżu, więc do zobaczenia w Paryżu. Może jeszcze wam coś nagramy. Witajcie, kochani, my już dotarłyśmy do Paryża już z godzinę temu. Połowa drogi za nami. Tak, ogarnęliśmy jakąś miejscówkę. Wszystko poszło na razie bardzo sprawnie, o dziwo. Ludzie są mega mili dzisiaj, jest chyba jakiś Marcia uznała, że jest dzień wyżej, to ja się z nim zgadzam. Próbujemy teraz znaleźć coś do żarcia, ale McDonald's jest przed bramkami, w sensie przed, wiecie, security. My już przyszliśmy do security. I teraz pytanie, czy chcemy się bardzo przepłacać za żarcie, czy chcemy się wrócić? Bo nie mamy sobie żadnych rzeczy ze sobą, ja bym mogła tylko wydać tą wodę, jakby nie muszę nic prześwietlać, nie? W sensie mam schabki, ale... To myślę, że raczej mogę sobie do kogoś dorzucić i tyle. No, rozpytamy. No. Wielkie przepakunki. Takie zakupy poczynione. Proszę bardzo, takie jesteśmy wytobolone. Ale już niedługo wylatujemy. Witajcie, kochani. Właśnie dotarłyśmy do naszego pierwszego kempingu. I to jest jeden z tych bardziej ekskluzywnych kempingów. Nie wiem dlaczego, ale zrobili z tego wiatę. Nie wiem, czy na każdych kempingach tak jest, bo ja nie mam w ogóle doświadczenia w kempingach. Ale to jest jakby... Jest środek zadaszenia, gdzie nie pada. Bo złapał nas deszcz i jest pełno błota, jest okropna pogoda. I moje buty się jednak nie sprawdziły. Na szczęście mamy dzisiaj prysznic, więc weźmiemy ciepłe kąpiele. I co? No i... No i do brzegu. Kochani, byliśmy właśnie w kąpieli. W trójkę wykąpałyśmy się w takim, mogę wam zaprezentować, nawet bo nikogo tu nie ma, proszę. Please do not pee in the shower. Ktoś na pewno złamał ten zakaz, bo śmierdzi szczochem. Tak się prezentuje prysznic. Całkiem, ale ciepłej wody w nim nie ma niestety. Oraz śmierdzi szczochem. Pierwsze wrażenie. Marysiu. Jestem bardzo zawiedziona moim butem, bo mi się zepsuł but i mam wielkie pęknięcie i jest przemoknięty. Ale tak to myślę, że temperatura nie jest dla mnie. Chciałabym, żeby było zimniej i chciałabym, żeby nie było deszczu. Stay tuned! Witajcie, moi drodzy, nasi drodzy wspaniali. Właśnie wywijamy się z kokoma. Znaczy Marysia jeszcze nie do końca. Ale jest godzina jakaś 8:40-50 i pora wstawać, bo o 10:00 wyruszamy do Reykjaviku. Pogoda na razie nie jest zbyt dobra, ale sprawdzałam przed chwilą i nie powinno już być tak ani jednego dnia, więc ja wierzę pogodzie iPhone'owej raz w życiu. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Mam wielką nadzieję. Jesteśmy już po śniadaniu, czyli jogurcie. I musimy teraz spakować cały namiot. No, to będzie jak więc... piekło, wszystko jest mokre od dołu. Mamy trzy zestawy. Fajnie jest niby w trójkę, dopóki nie wyszliśmy złożonych trzech śpiworów i trzech tych. Weź przytrzymaj mi dziurkę. I takie mamy jeszcze śpiwory wielkie. I poduszki, przytulanki, ocieplacze. No już skryte w aucie. Wszystko zrobione. Ręce zimne od składania, ale zrobiłyśmy to, jest okej. Okay. Jesteśmy w stolicy. Idziemy na Tęczową ulicę teraz i zwiedzać kościół, muzea i zjeść hot doga. Tak. Nie, chociaż zobaczymy, jak nie będą takie drogie, to może, bo ja już tak burczy w brzuchu. Na nie dopiero zostały zjedzone, ale to było jak na naparstwie, kochani, jak na naparstwie. Dajemy się właśnie, patrzcie na moje palce. Ja nie wiem, jak ja się im przystosowałam w tej Norwegii, ale takie mam palce. I udajemy się właśnie do... przystosowania, tak szczerze. Zero, tak szczerze, w ogóle organicznie przystosowuję, to jest jakaś ciepła, ale pewnie sweter. Udajemy się właśnie do centrum, żeby zobaczyć Rainbow Street i ten taki kościół popularny, nie wiem, jak się nazywa. Mam was, kochani, na drogę chwały. Rainbow Street, gejowska ulica prowadząca do kościoła. Islandzkie hot dogi, które jadł pan Clint. Tak? Pan Clint. Pan Clint. Pozdrawiam pana raz serdecznie.
szepkie. Dziwna paruwa, taka koza. Dobra paruwa. Aha, 10 na 10. Nie 10 na pewno. 9 na 10. Mam dla was dwie rzeczy do powiedzenia. Pierwsza, opatentowałam patent. Klamra, tu, bo nie mam tu zapięcia, bo do wilka sobie wyjęłam te ściągacze na kaptur. Idziemy taką piękną ścieżką do muzeum, zobaczymy, co ma nam do zaoferowania. Halo? Uwaga, Kiber Star Wars. Tak się prezentuje. Jaki spokojny. Ten co robi? Luke Skywalker. Liter. Ale mam mega mało czasu, więc musimy się pospieszyć. Musimy się spieszyć, ale nie obiecujemy, że nie wydamy całego majątku. Proszę, takie przygotowania. Namiot rozłożony, pięknie. Tutaj takie nasze namiotowisko, takim wanikiem przyjechałyśmy. I proszę, takie mamy śpiwory na minus 30 stopni. Patrzcie, jaki wielki. Jak cała ja. Tutaj już odpinamy klik. Pierwsza próba przyrządzenia obiadu, proszę, w takich warunkach polowych. No, jeszcze to nam trochę zajmie, bo to się mega długo robi. Marysia, nie stresuj się tym, że to jest jeszcze zimno. Ale patrzcie, jaki mamy widok dzisiaj, tu śpimy i mamy idealnie widok na te piękne, na Paulę oczywiście też piękną i takie góry, bardzo ładnie. Mój cel to jest zobaczenie koni dzisiaj i też żebym się wspięła chętnie na tę górę. Kochani, wyruszamy na wyprawę, jak widać słońce jest za nami, słońce może trochę piać, przepraszam, mam takie utrudnienia. I tak, więc kroczymy na górę, zaraz wam nagram jaką. Pewnie już widzieliście na przebitkach, zjadłyśmy pyszne, że pyszne. Zajęło nam to z 2 godziny, ale pysznie sobie zjadłyśmy, także zmierzamy tam na sam szczyt. Sam szczyt, podobno 15 minut się idzie, zaraz sprawdzimy ile tak naprawdę. Kochani, jest 20 minut po północy. Czy wy widzicie? Czy wy widzicie to niebo za mną? To jest chore. What? Jakby ja autentycznie cały dzień byłam taka zmęczona, że ledwo się poruszałam, a teraz mam ochotę iść na po prostu największą wyprawę islandzką, szukać sama wulkanu na własną rękę, na pieszo, bo jest tak jasno i czuję, dobra, nie mam dużo energii, ale mam właśnie taką idealną energię na to, żeby chodzić, taka zamulona i tak odkrywać rzeczy. Szczelnie. Taka kosmetyczka. Szczelna, zamknięta. Pięknie zamknięta, szczelnie niż ja bym to zrobiła. I no jest absurdalnie jest, no jeszcze tam jest, patrzcie, tam jeszcze jest słońce w ogóle, a podobno słońce miało zajść o 23 i stać o 3, a 3 to już jest za 2 godziny. Dużo much jest tutaj na tym kempingu strasznie. W ogóle mi to w sumie nie przeszkadzało, to jest po prostu takie, o, sobie odpędzam. Ale jest to dziwne, nie spodziewałam się też tego również. Witajcie, drugiego dnia wyprawy. Niestety dzisiaj bardzo przyspieszony był poranek, bo wstaliśmy oczywiście za późno już. Za późno nawet na ogarnianie, więc musieliśmy wszystko robić na ostatnią chwilę, ale na szczęście jest cieplusio. Patrzcie, jakie słoneczko. I no nie zrobiliśmy nic, co chcieliśmy. Żadna kawa nie została wypita, więc jemy teraz pyszne śniadanko. I do zobaczenia gdzieś dalej, bo nawet nie wiem, gdzie jedziemy. Dotarłyśmy do takiej miejscówki, mamy postój na kanionie. Nie. O Jezu, jaki wielki.
pięknie! Strasznie pięknie jest. Nie wiem, bo spadł tam nadal, jest jeszcze drugi. Są takie basenne, przezroczyste. Ja bym się bardzo chętnie tu wykopała, lecz mamy niestety tylko pół godziny i minęło to jak z bicza strzelił, więc musimy już wracać do vana. Aktualnie jest tak ciepło, że obie jesteśmy w t-shirtach i jest świetnie, więc a swetry jest wzięte tylko na sekę. Właśnie dotarłyśmy do miasta Akurey, coś takiego. Największe islandzkie miasto na północy ponoć. I ogólnie ładnie jest, ale nie oceniam miasta, oceniam widoki, bo miasto no... Miasta nie ma jeszcze. No jakby są domy i to i tak dużo jak na Islandię, jeśli chodzi o zabudowanie. I jeszcze zobaczymy, czy ma coś do zaoferowania, bo na razie się zapowiada dość średnio. Wracamy już z miasta, za dużo tam nie było, tak szczerze. Dostałam bana na alkoholowy. Tak, okazało się, że tutaj sprzedaję w ogóle alkohol od 20 roku życia, nie wiedziałam o tym, ale ja już mam 20 lat, więc nie było z tym problemu. I kupiłyśmy piwo Fax, bo w planach są flanki. Kochani, taki nasz kolejny kemping, taki piękny spot, już wam pokazuję. Luksusowo. Mamy stolik, świetniki, płytę indukcyjną i gary do wspólnego użytku. Proszę, takie warunki kąpieli. Proszę, wolne śniadanie. Od kiedy się nie liczy. A wczoraj za późno wstałyśmy, więc pierwsze kolejne śniadanie. Druga już widokowa atrakcja. Dzisiaj takie kratery równinowe, dolinowe. I idziemy teraz do Krówek, bo mamy mało czasu tutaj. Gdzie mamy jeszcze dużo atrakcji. A one wyglądają bardzo chętnie na spotkanie. Tak, więc mamy jeszcze 10 minut na Króweczki. Trzeba mieć jakieś priorytety. Idziemy, moi drodzy, na największy krater na planecie Ziemi. Ponoć. Tak się prezentuje. Jak będziemy na samej górze, to zobaczycie na pewno piękny widok. Moi drodzy, wchodzimy właśnie gdzie? Do groty gry o tron. Patrzcie, jak tutaj jest wąsko, zaraz wam pokażemy. Nie wiem, jak takie wejście. Dotarłyśmy do domu na Marsa. Jest rzeczywiście dziwnie, bo dookoła jest zielono. Można zobaczyć. A na przodzie bardzo piasecznie. Bardzo piasecznie i geotermalnie. Naszym kolejnym. Pięknie, mamy tutaj konisie i mamy restaurację, więc idziemy obczaić, czy mają coś w przystępnych cenach. Tak, zaraz wam pokażemy koniki, jak to wygląda i wszystko. Jesteśmy w takiej knajpce i bardzo ładna jest, ale sprzedają wyłącznie lamba, a my go nie lubimy. Więc raczej nic tu nie zamówimy, ale fajnie, że mamy taką opcję. Tu mają takiego ptaszora.
wielkiego. Takie sufunie, proszę. No ślicznie, ale niestety nie dla nas. Wychodzimy. Poranek, dzisiaj jemy śniadanie w namiocie, bo jest tak piździ, jest taki wiatr, że masakra. Mamy taki ogrzewacz ino przenośny ogrzewacz. Nie ogrzewa w ogóle on już aż tak. Idziemy do kanionu. No już widzimy wielki kobasz. Wielki koba. Wyszliśmy z kaniona i widzieliście, było pięknie. To jest Marysia jakby co. Nie chcę, że tak trzymać, boli ręka. Tak, więc czekamy na jedzenie, jestem tak głodna, jestem jeszcze taka zmęczona. Ale na dzisiaj mamy takie luźne atrakcje. Znaczy on to tak to nazywa, a tak naprawdę no, mamy dużo łażenia. Zazwyczaj nie mamy już tyle łażenia. Ale nie przeszkadza nam to. Sobie zaraz podjemy i jedziemy na jakieś fotospady. Więc ciekawe, co to będzie, bo my nie mamy pojęcia. No codziennie mamy nową niespodziankę, bo nie sprawdzamy planu. Jest on też zmieniony, bo na początku był inny plan. W sensie po prostu w innej kolejności. Więc teraz codziennie mamy taki surprise. Więc do zobaczenia już na wodospadach. Patrzcie, tu są nasze namiotciki. A widok taki. Może piździć jak 150, ale jesteśmy już takie zmęczone, bo w ogóle dobrze nie spałyśmy. I nas zabrali na trekking numer 2 dzisiaj. Wodospadowa aleja. Proszę zaraz demonstrować. Nawet mam to chyba, ale nie wiem. Szczerze, ciężko mi teraz to określić. Północ. Kończymy ten dzień, bo jest strasznie mgliście, zaraz wam nagram. Jest zimno, my siedziałyśmy na dworze od jakichś 4 godzin. Dobra, nie, 3. No, 3. Bo robiłyśmy najpierw obiad chyba z 2 godziny i wyszedł tak obrzydliwy, że się prawie pożygałyśmy. Potem gadałyśmy z Basią, taką dziewczyną, co tutaj z nami jest na tej wyprawie. I przekazała nam kilka informacji odnośnie Ameryki, bo była tam. Zdecydowanie nie wiedziałyśmy. Zdecydowanie. Nie jesteśmy na to przygotowane, więc jeśli pojawią się vlogi w ogóle z Ameryki, to będzie cud. Bo jakby serio, bo nic nie będziemy. Bo albo będzie to zbyt traumatyczne, żeby w ogóle o tym wspominać, albo nie będzie nas. Albo nie będziemy miały jak w ogóle wyciągnąć tam telefonu. Życzcie powodzenia, ale na razie jesteśmy na Islandii, nie przejmujemy się tym. Jutro będziemy widzieć lodowiec, więc nie możemy się doczekać, ale jest już tak zimno, jesteśmy tak zmęczone. Ten dzień był mega wykańczający. Nie było może tego widzieć na vlogu, nie widać na vlogu, ale naprawdę tak było. Więc buziaczki już do jutra. Witamy was o poranku, następnego dnia. Jest jakaś godzina 7.30. My wstałyśmy o niby 6.30, a tak naprawdę to nie. Tak naprawdę dużo wcześniej. Proszę, przechodź, nie bez problemu. Tak, i wszystko znowu dzisiaj jest niezbyt wypałem. Więc mamy 2 dni nie wypało ewidentnego. Witajcie kochani już na poważnie. W końcu. Trzeba się trochę rozbudzić, bo będą teraz większe przystanki. Ma być lodowiec, widać z okna i renifery może będą. No więc trzeba wypatrywać. Tak, trzeba wypatrywać. My jesteśmy na plaży, tylko nic nie widać, bo jest taka mgła, że nic nie widać. Widać tylko owce. Tak, i będziemy wam pokazywać jakieś miejsce, jak będziemy widzieć, ale na razie tak piździ, że to jest jakaś katastrofa. Zaraz zamagam tą plażę, co jest tutaj, ale jest bardzo podobna do tej na Maderze. Tylko, że zimna. Z mgłą. Tam też była z mgłą.
taka widoczność jest dzisiaj, no nic za dużo nie ujrzymy przez okna. Reniferów raczej nie, ale może się przypadkiem zatrzymają tam, gdzie my. Zmierzamy na półwysep. Właśnie kupiliśmy bilety za 1000 koron. I jesteśmy teraz. Czyli jakieś 30 zł. No, jesteśmy teraz w takiej kafejce, proszę, śliczny, tu mają ciasteczko, bym się bardzo na to poskusiła. Lecz prawdopodobnie jest to cała moja kasa. Ale idziemy zobaczyć też wioskę Wikingów. Dobra, kochani, takie miejsce, co jeszcze w życiu nie widziałam. Zostawię dźwięk, żebyście słyszeli. Zbliżamy się do wioski Wikinga. Tylko, że generalnie tak, ale tak naprawdę Teoretycznie, praktycznie widzimy tylko jeden statek. No ładnie jest, tylko że pizga tak, że nie da się iść. Dowód na pizganie. Jeszcze miałam całą twarz w piasku, teraz ją umyłam i teraz znowu mi będę miała twarz w piasku. A nie, bo tu nie ma piasku przynajmniej. Mam suche włosy przez to. Taki mam ścisk. A, ja nie mam takiego ścisku niestety. Jesteśmy w takim opuszczonym domu Wikinga. Podłoga się wydaje dość niestabilna, ale może chociaż fajny widok jest stąd. Kurde. Jesteśmy, kochani, podobno na Diamond Beach. Tam z tyłu mamy lodowce, więc to wam później jeszcze pokażemy. Idziemy, mnie bardziej jara niż Diamond, bo tak szczerze to nic się tu nie świeci. Jest tak zimno, jest takie mokre, jak spałyśmy. Dopiero wstałyśmy i tak nam zimno, mokro, źle. No i tu jest tylko woda, jakaś myślę, że będzie strasznie jeszcze bryzować w twarz, więc będzie jeszcze zimniej. Więc na Diamond Beach dajemy tak 3 minuty i możemy iść w drugą stronę. Ja muszę tablicę, bo ja lubię tych tablic. Burgera z knajpki przy lodowcach. Traka. Bo jesteśmy takie głodne. A jeszcze mamy niby trochę atrakcji. No i najwyżej co? No? Zjemy sobie rano na północy. No, trochę zapłaciłyśmy, wywoliłyśmy za to, ale tego się nie robi dla pysznego jedzenia. Kochani, kolejny nocleg, z namiot zrobiony i patrzcie na to, patrzcie co tu mamy. Jesteśmy w ogóle sami. To jest wodospad. To jest wodospad. A tu są piękne góry. Pełno much tu jest, ale no trudno. Przeżyjemy. Mamy deszcz, niestety. Kochani, jesteśmy na jakimś kanionie. Idziemy z siatami w butach, no, ponieważ... Znowu dzisiaj stałyśmy nie tą nogą, to trzeba. Ani razu chyba nie stała poprawną noga. No i wczoraj padało, lało. Więc wszystko mamy mokre. Cały każdy ma buty już do wywalenia. Moje się rozwalają od tyłu. Wbijają mi plastik przy każdym kroku. Mam odciski na palcach u stóp. I są mokre. Ale za to proszę. Taki widok. No, chociaż coś. Was nie zmyli ilość klipów na tym kanionie, bo jest śliczne i ogólnie zostałabym tu dłużej. Mogłabym tu pochillować, posiedzieć, coś porobić, ale nie można, bo o 11 odlatują maskulury ze swojego miejsca lęgowego, więc musimy się spieszyć, bo jeszcze musimy iść na zakupy w międzyczasie, bo każdy musi mieć codziennie zakupy. My też. Znaczy też potrzebujemy paru rzeczy. My też. Ale to jest takie już, wiecie, że nie, generalnie nie musimy, ale jak już idziemy, no dobra, no to wtedy kupimy. Na czarnej plaży, już kolejnej, ale tutaj jest możliwość zobaczenia maskonura. Nie wiemy, czy to jest prawda, ale mamy nadzieję, że taki się ukaże właśnie. I patrzcie, jaka tu jest jaskinia wielka. Kochani, tam są maskonury.
W ogóle ich nie widać, ale lecą. O, leci, nagraj go, leci. No nie widać w ogóle, przepraszam was bardzo, ale naprawdę musimy mówić na słowo, że są tam. Drugie podejście na zobaczenie Maskonura, idziemy na jakieś... bliższej odległości. Tak, bo pierwsze oczywiście już widziałyśmy, jak mogliście zauważyć, ale było to daleko, a chciałybyśmy zacząć troszkę bliżej, więc podjechaliśmy od drugiej strony i zobaczymy. Podobno tu są, ale nie wiadomo, czy dalej są. Coś tam lata, no. Oby. Wiecie, co my widziałyśmy? Maskonury! Go, ale nasz... Witamy was! Nie wiem, czy będzie cokolwiek słychać, bo tu piździ. Jesteśmy na takiej, proszę, prowincji. Idziemy na brak statku Dakota. To jest bardzo długa droga, bo się idzie pół... 3,5 kilometra w jedną stronę. Prostą ścieżką. Mamy już halucynację od tego odchodzenia do przodu. Ale no jest tak, no wiecie, pusto i wiecznie. Ale damy wam znać już, jak dojdziemy, a czy to było warte, raczej nie. Jest i on! Wow. Zdobyty brak! Kochani, zbliżamy się do kolejnego lodowca. To już ostatnia atrakcja na dzisiaj. Potem zjeżdżamy na kemping i już się tak cieszyłam, że będziemy dzisiaj wcześniej na kempingu. A tu dupa, jedziemy 2 godziny. Jedziemy godzinę tutaj. Dopiero no, po 19 będziemy na kempingu, więc no, późno w sumie całkiem. Tak jak zazwyczaj. Tak, ale właśnie jedziemy na lodowiec i zapowiada się świetnie, więc do zobaczenia. Już się zbliżamy, moi drodzy. Tam już proszę, jakieś smaczki lodowcowe. Jest trochę brudny ogólnie. I tam proszę, wielki lodowiec, zaraz podejdziemy bliżej, więc zobaczycie więcej. Ja sobie ustawię papinę na tapetę i na... Proszę. Proszę. Taki lodowiec. Słoneczko dla nas. Słoneczko. Witamy się z wami już naprawdę kolejnego dnia, rano tym razem. Udało nam się w końcu wstać. I udało się słońcu wyjść. Tak, ale to tylko dlatego, że akurat mamy dzisiaj późny wyjazd, więc mogłyśmy wstać o 8:00. Dlatego udało się nam wstać. Ale jest tak piękna pogoda, w sensie no jak na Islandii oczywiście. Ale jest tak pięknie. Jeszcze tutaj ten kemping jest wspaniały, bo jest taki cudowny kibel z ciepłą wodą, że się tak wykąpałyśmy wczoraj. I nie musimy składać namiotu. Przez 3 dni. Przez 3 dni, bo zostajemy w tym samym miejscu. No, a i tak musimy zmienić jego ułożenie, bo Paula źle spała dzisiaj, bo jesteśmy na jakiejś górce, a ona była na samym dole. Więc podobno się turlałyśmy. Ja tam tego nie czułam, ale no dobra, wierzę. I tak, zademonstrujemy wam... A, i jeszcze, idziemy dzisiaj na gorące źródła. I co jeszcze idziemy robić? Nie pamiętam właśnie, nie wiem, co robimy wcześniej. Ale coś na pewno wspaniałego, więc... Gejzery mamy też. Gejzery mamy, właśnie. Ja na to długo czekałam. Ale dobra, właśnie kiepsko tu widać jednak ten widok, tak szczerze, tak jak się otworzy, ale... No cóż, zobaczcie chociaż słońce. Tutaj tak jest coś dziwnego tutaj. Patrzcie, taki właśnie, taki wodospad pod naszym namiotem. Tam pan łowi ryby, to jest dziwne trochę. Tutaj całe w wodzie jest i łowi ryby, kurde, wariat. Ale taki mamy śliczny widok. Pięknie. Jeszcze zostajemy tu na 3 dni. Idziemy, kochani, na piękne wodospady. Podobno. Chcemy zwiedzać. Takie ciepło. Wszyscy mają ciepło. Dzisiaj lato. Dzisiaj mamy wielkie... 46 minut, to długo. Oj. Idziemy marszem. Oj, patrzcie, jakie chmury, kurde, śliczne. Niebieskie niebo mamy. I później jeszcze jedziemy na gejzery. I idziemy się wytapać. Później, ale to na końcu. To blisko. Weszliśmy do kawiarni, gdzie jest widok na oborę. To jest kawiarnia z lodami, gdzie robią lody z mleka krów, które widzimy przez okno. Widzicie je? O Boziu!
No niesamowite. I patrzcie, jaka klimatyczna. Tylko no, ceny też mają drogie, ale to nic nowego. Miałaś małe krówki? Nie, jeszcze nie. Patrzcie, kochani, jesteśmy na gejzerach. O, proszę, wielki gejzer. O, wystrzeliwuje. Proszę, jest to gejzer, od którego wszystkie gejzery się nazywają gejzer. Tak, to jest gejzer, OG gejzer. OG gejzer. Taki, ale nie wybucha niestety, bo już ma emeryturę. Weszliśmy do jakiegoś gejzer center i tu są skóry. Jest mega dużo rzeczy, ogólnie jest wielkie to. Jest jak dużo! Jest żarcia też dużo. No i zaraz się rozejrzymy, ale najpierw musimy iść do kibla. Gdzie jest ten kibel? Tam. Jesteśmy, kochani, na wodospadzie. Gulfos się chyba nazywa. Jest mega wielki, ale już mnie tak bolą stopy, mam wszędzie odciski, jest śliczny. Ale tu jest tyle ludzi, bo tu są teraz, jesteśmy w takich top 3 dzisiaj robimy. Się nazywa Skarby Islandii, coś takiego. Takie trzy miejsca, co zawsze turyści odwiedzają na południu. I no, jest naprawdę dużo turystów, nie kłamali akurat. Boję się Iguaku, bo tam będzie na pewno mega dużo turystów. Taki. Jesteśmy, kochani, na gorących źródłach, na termach tak zwanych islandzkich. Tutaj moje laski. Kochani, ja wam powiem. Po pierwsze, nie jestem na źródłach, na których powinnam być, to przede wszystkim. Dla umilenia sobie pobytu, z powodu tego, że nie chcę tu być, stwierdziłam, o, patrz, wino jest w lodówce. I Marcia podeszła i mówi, o, 1200 koron. To wychodzi jakoś, no niedużo, nie? Tam jakieś 2 zera, 3 zera, 2 zera. 12 razy 3. No, 5 dyszek, no to jeszcze na 3 to spoko, nie? Ale coś tutaj, jak, nawet nie pomyślałam, że coś nie grało, bo byłyśmy jakby już przy recepcji, więc ja mam takie, o super, jakby bierzemy to. Wiecie, co się okazało? Że babka chyba nas zrobiła w bambuko. Nie pozdrawiam pani z recepcji, jeśli pani to ogląda, bo pani jest Polką, więc możliwe, że pani to ogląda. Było to bardzo niemiłe. Zaczniemy już, że to kosztowało 4000, więc więcej niż wyjście na te pieprzone, gorące bazeny. I już się pocę. I jeszcze mam mokre włosy, a nie chciałam mieć. Tutaj, i tak naprawdę wszystko, miejscu. Znaczy no nie wiem, no nie jest tak źle, bez przesady jest na Islandii. Ty jak jesteś hot, tak parujesz? No kurczę. To tyle. Patrzcie, tyle ludzi. No i właśnie tyle ludzi, to jest jak Krupówki, Zakopane, film 2016, tak się czuję. Ja jestem ogólnie zawiedziona tym winem najbardziej, bo już mam schizę co do kasy, ale... Jeśli chodzi o same te baseny, no to ja lubię takie ciepełko, no mi jest dobrze, ja się nie pocę jeszcze, mi jest spoko, ale myślałam, jak ta pani nam jeszcze powiedziała, no jak tam wejdziecie za ten basen, to tam macie gorące źródła, ja sobie myślałam, okej, to będzie wtedy takie letnie, w sensie ten basen, w którym teraz jesteśmy, to będzie takie letnie, a tam z tyłu będzie jakiś jacuzzi, zjad naturalny czy coś, a się okazało, że nie można tam wejść. Idziemy, kochani, dzisiaj na... Tak, jest kolejny. Idziemy na długi trekking wodospadowy. Także wchodzimy tutaj zaraz po skokach na jeden wodospad i idziemy zobaczyć kolejne. Też niestety nie jesteśmy dzisiaj w dobrej formie dochodzenia. Jest możliwe, że się zawrócimy w połowie. Ale tak, ja dostałam buty. Mam buty 2 rozmiary za duże, a Wika ma sandały i worki na śmieci. Więc takie mamy właśnie wyposażenie. Dobra, przyznamy wam się, absolutnie nie poszliśmy po tych schodach. Stwierdziłyśmy, że nie mamy na to siły, te stopy mnie za bardzo bolą, a tam były tylko mniejsze wodospady, a nam w sumie najbardziej dzisiaj zależy na takim wodospadzie, żeby wejść za jego kurtynę, od środka go zobaczyć, a do niego jedziemy jako następna atrakcja bodajże, chociaż możliwe też, że któraś z następnych. Ale tak, bo mamy przed sobą, tak za sobą już teraz, taki piękny, wielki wodospad i... To nam wystarczy, okej, okay, jakby nie chcę teraz, żebyśmy wyszły na jakieś takie, no już za dużo wodospadów widziałyśmy, już nas w ogóle one nie interesują. Ale trochę dużo ich widziałyśmy. No, to też jest fakt, aczkolwiek bardzo chętnie bym je zobaczyła, ale no niestety
już bardzo słabo się czujemy, tak szczerze, w sensie tak wiecie. Fizycznie, trochę psychicznie, już jesteśmy przebodźcowane tymi wyjazdami, trochę potrzebujemy trochę odpoczynku, a wiadomo, że na takich wyjazdach ciężko odpoczynek, bo no każdy chce po prostu zwiedzać. Więc my sobie siedziałyśmy na trawce przed wodospadem i sobie z widokiem na wodospad pisałyśmy, więc też sobie fajnie spędziliśmy czas, nawet lepiej myślę niż takie zapierdzielanie po schodach. Także spoko. Poza tym też ja no, nie do końca aż to mnie aż tak odrzuca, chociaż też, ale zazwyczaj jak chodziliśmy na te wodospady, to one jednak nie były aż takie spopularyzowane, a te, do których jedziemy już te ostatnie dni, są takie dość mocno turystyczne, no i tu jest bardzo dużo ludzi, a ja w ogóle już nie mam ochoty spędzać czasu właśnie z takimi turystami. Mimo, że sama jestem turystką, ale wiadomo. Więc niestety nie zobaczycie 8 wodospadów, które były tam po drodze, ale jeszcze spokojnie. Ale pewnie jeszcze spokojnie. Z 8 kolejnych. Jeszcze z 8 kolejnych zobaczycie, więc do zobaczenia już na następnym stopie. Dobra, teraz już serio idziemy na wodospad. I możliwe, że nawet pod wodospad do środka. I możliwe, że pójdziemy nawet na trekking. Ale koc ma skonury. Patrzcie na to. Wspaniały kocyk. O matko święta. Nie. Ocenka bycia wewnątrz wodospadu. Pod wodospadem. Myślałam, że będzie bardziej mokro, ale jest bardzo imponująco. Myślałam, że będzie bliżej, a jest tak, no spójrzcie sami. Mamy trochę miejsca do przejścia. Ale jest świetnie, mi się bardzo podoba. No jest o wiele taki rozległy, jak jest tutaj. Że nie ja, wodospad. Po drodze na sobie wodospad, patrzcie co u nich rośnie, nie? U nas w Polsce też podobno, ale ja tego nigdy nie widziałam, jest to bawełna. Bardzo ciekawe i patrzcie jeszcze jakie widoki ładne. I tutaj są wodospady, ale je wszyscy pomijają, nie wiem czemu. Tam jest ten duży wielki, tu jest ten normalny, ale każdy w ogóle pomija istnienie takich małych, bo jest ich za dużo. Proszę bardzo, taka grota. Echo jest jak w grocie, ale nic poza tym się nie da zrobić. Jak jest grota nie do przełożenia, to proszę tego nie dodawać jako atrakcja turystyczna. Bo ja co ja mam z tego? Fajna grotka, no fajna. Jest wyjście do wodospadu, takie pomiędzy skałami. A to jest kolejka do wejścia. Proszę w Islandii wolność. Zero turystów, ja mogę wyjść, tylko żeby Islandia odzyskała wolność. Witamy się z wami, kochani. Jest bardzo wcześnie, w sensie nie jest bardzo wcześnie, po prostu dopiero stałyśmy, więc... Tak no wyglądamy po wstaniu, tak. W namiocie tak się wygląda, jeśli się źle je i mało pije wody, więc nie róbcie tego. Jest to nasz ostatni już dzień cały na Islandii, więc mamy wam dzisiaj do pokazania w sumie takie już dosyć lejtowe rzeczy, nie będzie już jakiś wow, bo najpierw idziemy do Parku Narodowego i tam podobno jest mało rzeczy do oglądania, ale będziemy między dwoma płytami tektonicznymi. A później jedziemy znowu do Reykjaviku. Ale będziemy tam dość krótko, więc pewnie nie wiem, jakąś kawkę pójdziemy albo co, coś takiego. Nic spektakularnego, ale coś tam wam nagramy. Ale tak, będzie to raczej taki dzień bardziej luźny i spędzony z ludźmi tutaj. Tak mi się nie, raczej nie, bo w sumie trzeba się jeszcze spakować, trzeba ogarnąć namiot. To też możemy wam trochę nagrać, ale to będzie piekło. Trzeba ogarnąć vana, którym jeździmy. To będzie piekło, bo mamy tak porozstawiane wszystko, że masakra. Ale damy radę. Damy radę, a jutro wyjeżdżamy dopiero. Tak naprawdę, więc jeszcze mamy cały dzień. Że... Ale jedziemy do ciepła. Tak, w Gdańsku jest aktualnie... W Gdańsku są aktualnie 25 stopni. Teraz jest aktualnie 25 stopni. Świetnie. Więc niby spoko, ale... Może to być znowu ciężkie, przekładając się z klimatu do klimatu. Kochani, my
pierwszy złożyłyśmy namiot w całym, na całym obozie. Pierwsze, całe ogarnięte. Jedyny raz tak się udało. Zjadłyśmy nawet śniadanie. Mam herbatkę. Mamy skier. Skier mamy. Tak. Paula jeszcze je tutaj śniadanko. Proszę bardzo, ale nagrywała filmik dla Oj Wojtka. Ja byłam operatorem, jeszcze zdążyłam tutaj operatorem filmiku być. I co? No i wyruszamy dzisiaj teraz już do Parku Narodowego, jak wam mówiłam. Mam taką fryzurkę, zrobiła mi pani elegancka prowadząca taką elegancką fryzurkę, elegancką. Więc tak, już do zobaczenia wtedy później w podróży prawdopodobnie, może będą jakieś widoczki, chociaż ciężko powiedzieć, bo jest tak zimno, że ja ledwo usta otwieram. Więc może będą brzydkie widoczki. Może, że będzie troszkę szaro. Może być, ale może być też pięknie. Jesteśmy już w Parku Narodowym, ale jest tak zimno. Jest piekielnie zimno, bo jesteśmy już blisko Reykjaviku, a w Reykjaviku jest jakoś dużo zimniej zawsze z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, ale jest strasznie zimno. Coś tam wam pokażemy, ale nie zamierzamy za dużo chodzić, najbardziej nam zależy na płytach tektonicznych, bo to jest piekło, naprawdę, mamy tyle warstwa, jest mi tak zimno, że ledwo chodzę. Ładnie. Kochani, wielkie anulowanie. Żadnej płyty tektonicznej dzisiaj nie będzie. Luda. Bo niestety ten park jest średni dość. W sensie wygląda po prostu jak cała Islandia. Ale no nie, że średnia jest Islandia, tylko bardziej, że nic prócz tego, jak turystu jakieś losowe miejsce na Islandii. A jest mega zła pogoda do takiego chodzenia, jest tam zimno. I te płyty, ten most, który łączy płyty tektoniczne, jest okazało się 90 km w jakąś tam stronę. Gdzie indziej. Więc nie ma to sensu, bo to prawdopodobnie będzie po prostu jedna skała i druga skała obok siebie i tyle, i nic wam to nie da, nam też to nic nie da, więc my idziemy na pamiątki, nie wiem jak wy. Dojechaliśmy do Reykjaviku. Dojdźcie w stolicy. Zimno jest jak w dupie, jak zwykle, ale no jest tak samo jak poprzednio, nie wiem czy będziemy tu nagrywać wam jakieś klipy, bo nic się nie zmieniło, ależ zaśmierdział rybą. Nic się nie zmieniło w tym mieście. O Jezu, ale jak? Idziemy do tej samej kawiarni co wtedy, więc może tam będą jakieś klipy, bo tam było ładnie i podwójne klipy wam nie zaszkodzą. The Cats Reykjavik. Właśnie się zatrzymaliśmy na chwilę w jakiejś zatoczce, bo tu była kiedyś droga, którą się przejeżdżało do naszego kempingu, ale wybuchł tu wulkan w zeszłym roku i jest po prostu pełno lawy wszędzie, oczywiście zastygłej, ale i tak wam tutaj pokażemy, nie będziemy wychodzić, bo tutaj policja zatrzymuje ludzi, a my tutaj jesteśmy grzeczne, więc nie ma co, cały autobus wyszedł, ale my nie. Nie wiem, czy widać cokolwiek, widać, tutaj jest wszystko w lawie, to jest też całe w lawie, tam jest wszystko w lawie, z przodu wszystko w lawie. Jakieś teraz niespodziankowe przystanki autem i to jest naprawdę niespodziewany przystanek, bo byliśmy już na wielu takich gorących źródłach, jakichś tam parujących innych błotach, ale teraz patrzcie na to. Tu jakieś tam bajoro, bezkres tutaj przestworza takie, a tu patrzcie jaka chmura, co to jest? Wow, to jest naturalne, jest chore. Uwaga kochani, mam dla was świetną niespodziankę. Poprzedni to był fake, żart i w ogóle. Tak naprawdę dotarliśmy na most łączący dwie płyty tektoniczne. Już wam go pokazuję, jaki jest monumentalny. Proszę, tu jest płyta Eurazji, tak mi się wydaje. A tam jest płyta środkowoamerykańska chyba. I tutaj zaraz wam przeczytam, bo zresztą nie do końca wiem. Tu jest ten mościk. Północnoamerykańska, nie środkowo. Północna. Zajechaliśmy na nasze miejsce ostateczne i proszę, wielkie czyszczenie błotka z namiota. Nikt tutaj nie idzie w nasze ślady, ale też wszyscy wyjeżdżają później niż my. Kochani, musimy się przepakować. Test, piwo malinowe, grzaniec. Dobra, proszę komentarz do pakunku. No comment, tak szczerze, bo ja nie wiem jak my w ogóle żyliśmy w czymś takim syfie brudzie, jak zwykle po prostu. To nie jest syfie brud. Nie, w ogóle trzy siatki ze śmieciami, jeden balon z kisu chyba od tygodnia tam leżał. Wszystko to było pod naszymi nogami w aucie. Ja mam jakiś podpalony plecak. Mhm.
To nie, bo przy niego ja się zatrzasnęłam w tym bagażniku. To były spakowane. Ledwo, bo ledwo, ale spakowane. Teraz wielkie czyszczenie furki. Znalazłam coś. Co znalazłaś? Uwaga. Uwaga. Trouble bus. Targ na lotnisku. Bardzo fajny. Wygląda jak z rzeczami chybanymi, ale no nie są to raczej rzeczy używane. Bardziej ekskluzywne. Świetnie. A ile kosztuje? 25 tysięcy. Kochani, przyszliśmy już zakończyć tego vloga. To już jest koniec Islandii. Wracamy już do Gdańska, to był podwójny lot. Ale teraz jesteśmy w takim dziwnym samolocie. Pierwszy raz takim lecę, lecimy. Podwójne miejsca. Podwójne miejsca są, tylko dwa. Only two. I ma takie dziwne śmigła z przodu, jak wam pokazywałam, nie wiem, czy tam było cokolwiek widać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia. Gdańsk.